W ostatnią karnawałową sobotę stycznia postanowiliśmy odwiedzić Dom Technika Kopalni Siemianowice. Oficjalnie bal karnawałowy rozpoczęto tradycyjnym polonezem. Do Domu Technika przybyło około 90 par. Wśród kierownictwa, dozoru, dyrekcji i przedstawicieli załogi kopalni Siemianowice spotkaliśmy prezydenta miasta. Jeśli są ludzie dobrej woli, którzy sami ze swoich nadwyżek finansowych chcą dać pieniądze dla tych dzieci, to tylko można przyklasnąć temu i gorąco im za to podziękować. A jeśli przy tej okazji ludzie się bawią i tańczą, to chyba nic drożnego, a tylko dużo radości i przyjemności. A zatem dziękuję organizatorom tego balu, poprzednich i następnych. Dziękuję organizatorom wszystkich przedsięwzięć charytatywnych, jakie ostatnio dość licznie odbywają się w Siemianowicach. Dochód z loterii fantowej, licytacji wagonika z ostatnim węglem kopalni Michał oraz zdatków sponsorów przeznaczony jest dla dzieci specjalnej troski z siemianowickiego ośrodka Imperium Słońca. Jak doszło do powstania balu, który stał się już tradycją Siemianowic Śląskich, zapytaliśmy przedstawicieli komitetu organizacyjnego. Zebrała się taka grupka ludzi tutaj na rejonie Michał, który praktycznie w tym momencie kierownik i był aktualny nasz dyrektor TOR. Ja tam też już pracowałem, no i zaczęliśmy, kombinowaliśmy jakąś zabawę. Jak się mieli zrobić zabawę dla rejonu, tośmy chcieli, żeby coś z tej zabawy wynikło dla miasta. I w tym momencie zaczęliśmy praktycznie się pytać między ludźmi, mówię szczerze, którzy mają trochę więcej pieniędzy, no i jakśmy znaleźli chętnych na to, no to teraz to już w dalszym kolejności kontynuujemy. Dlaczego jeden cel i kontynuowanie go przez wszystkie cztery imprezy? Uważam, że mamy tak wspaniałych sponsorów, którzy na ten cel otwierają swoje serce i każdy pieniądz po prostu wpłacają na nasze konto, a my to przekazujemy dzieciom. Uważamy, że te dzieci w mieście muszą jednak być widoczne. Należy im się to. Czy dużo pracy należy włożyć, aby zorganizować taki bal? No, przygotowania trwają od kilku tygodni, ale z balu na bal idzie to coraz sprawniej. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, no, efekty są coraz bardziej widoczne. Tuż po północy uczestnicy zabawy odśpiewali wspólnie hymn KWK Michał. Symbolicznym medalem uhonorowano najbardziej zasłużonego pracownika kopalni Siemianowice, pana Jana Ungera, którego synowie również zasilili szeregi górników. Noc upłynęła na tańcach, zabawach i grach, dzięki którym można było zebrać dodatkowe fundusze dla potrzebujących dzieci. Życzymy innym organizatorom imprez tak udanego połączenia zabawy ze szczytnym celem.